Reklama. Kanał Termosa współpracuje z G2A, miejscem w internecie, w którym fan każdego grania może znaleźć coś dla siebie. Gry planszowe, gry komputerowe, papierowe RPG i mnóstwo akcesoriów. Zajrzyj na G2A, jeżeli masz ochotę w coś zagrać. A teraz miłej zabawy na kanale Termosa. Drodzy panowie, no to może rozpocznijmy. To jest tak zwana trzecia sesja, czyli piąty odcinek. Rozpoczniemy od rozwoju postaci, czyli tak zwanych punktów doświadczenia. Więc wasze postacie doświadczyły się od ostatniego rozdawania punktów doświadczenia, z pewnością, ale może nie aż tak spektakularnie jak ostatnio. Tutaj na ofi rozmawialiśmy z kolegą Jerzykiem, który jest trochę rozczarowany brakiem ruchów w stronę swoich dramatycznych zahaczek. Ale zobaczmy. Jacek, jesteś gotów? Bo ty zawsze jesteś gotów i bardzo to szanuję w tobie. Uraził się. Kurwa, figlarz wrócił do akcji. Co to jest? Przepraszam. Dobra, zaczynamy następny odcinek. Rozpoczniemy od rozwoju postaci, więc punkty doświadczenia. Są te trzy magiczne pytania, na które sobie spróbujmy poodpowiadać. Czy odkryliśmy coś nowego na temat prawny? Któryś z was? Jakoś coś. No mieliśmy ostatnio wspólną dyskusję, gdzie podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, więc mam wrażenie, że tak. No ona dla mnie też była. Właściwie ta cała dyskusja załatwia sprawę. Tak. Bo na pewno twoje doświadczenia senne wniosły dosyć dużo do waszej wiedzy takiej jakby ogólnej. Spoko, to jest tak. No w ogóle informacja o Doroszu. O Doroszu. No, tak, ja się dowiedziałem o jakiejś trupie, że ta przeszłość ma jakąś, jest istotna. A o tym, że to jest matka, że tak się ją nazywa, tą kobietę. Dużo dobrze. Że jest pusty tron. A czy dowiedzieliście się czegoś nowego o swoich postaciach? No. Nie, ja nie. Zdecydowanie. Ja też myślę, że nie. Ja się dowiedziałem czegoś starego o mojej postaci. Tylko to. Pozwolę sobie... Tak, bo no. Przy tej konfrontacji z gangsterami, w sensie, no to chyba było takie nowe, że to już właśnie, sam zresztą o tym wspominałeś, że już nie jesteś taką miękką... No, że jesteś masą. Graczem. Prawdę mówiąc, ty tego śmiałka chyba pierwszy raz użyłeś w ogóle. Nie, nie pierwszy raz. Właśnie dlatego... Dlatego też powiedziałbym, że to nie jest nic nowego, jeśli ale chodzi o... Ale poszedłeś z nimi do jamy, w sensie do tego, jak to się nazywa, do klatki i z nimi pogadałeś, że o co wam chodzi, no to było moim zdaniem takie nowe. No w sensie stałeś się tutaj twardzielem, nie? To zróbmy tak. Nasz dobry Samarytanin, ja wspieram go w tym. No, okay. Bo ja nie będę się kłócił. Bo to jest też tak, że bez wpływu mentatyny postawiłeś się, byłeś duży, byłeś twardy i mądry. No, użyłeś szybko argumentów, że znasz rychłego. Tak, to jest odpowiedź. O kurczę, jeszcze nigdy wcześniej nie myślałem o tym w ten sposób. Tak, teraz może w samochodzie zacznę sobie myśleć. O fuck. No, może nie potrzebuję narkotyków. Zażywasz, przegrywasz. No dobrze, no, dziękuję, a z kolei tu wspaniałe. Wydaje mi się, że u ciebie, Julku, w tej ostatniej sesji ten sen ukradł ci kilka godzin życia. Tak. I ja nie wiem, czy to by nie zaliczyć do dowiedziałem się czegoś nowego o sobie. To jest w sensie trochę, czy to jest negatywna wiedza w pewien sposób, albo nie wiem, zatrważająca czy coś, ale ty zasnąłeś w pokoju, w którym już jest twój telewizor z Warszawy, a wiesz, o 14 pojawiłeś się na komisariacie policji. No tak, to już jest jakiś taki kolejny krok jakby do poznania, że to jest coś już super dziwnego. Ja wierzę w ten inny świat, jak ta postać wierzy, ale często wchodzi znowu na te jakieś tory znudzonego gliny, że tak powiem, ale ma jakieś takie dwie osobowości, że tak powiem tutaj.
Ale tak, tak można powiedzieć. I jest chyba coraz bardziej odkrywa, jak bardzo jest... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jakoś taki... samolubny. Jednocześnie mam wrażenie, że bardzo tutaj... Mnie to zaskoczyło, że ta postać coraz bardziej myśli jakby o sobie w tym świecie, że jest wielki, to był mały, a jednocześnie ta... że faktycznie widzi, że już może korzystać z tych słów. To dużo wątków w jednym zdaniu. Ale zróbmy. Tak. Może jednak znajdziemy coś dla księdza, bo taki biedny zostanie tak, sam tak, bez jednego punktu. No czegoż tutaj on się dowiedział o sobie? Ksiądz w dość no, cyniczny sposób chciał pomóc Frankowi. No mówiąc na przykład, no Czarek mówi, żeby się założył. Nie, ale też nie mówi, w sensie ja też nie mówiłem tego tak, żeby on uwierzył, że ja mam kontakt z Czarkiem. Ja to powiedziałem tylko i wyłącznie w intencji weź się ogarnij, bo masz wziąć bursztyn i tyle. No jasne, w sensie, to też nie jest coś nowego. Ja trochę z niego zaszydziłem w tym momencie. No jasne, to że też nie jest coś... rezygnuję z szansy na przeżycie. No, a to też nie jest coś nowego, bo zazwyczaj ksiądz był bardzo taki, może nie tyle ugodowy, ale raczej mówił, że bądźmy razem, a tutaj tak bardzo z automatu nie bądźmy. A ja mam inne wspomnienie, bo ten ksiądz, którego wcześniej już widzieliśmy, on bywał ostry w sytuacjach takiej jakby emocji, warknął, krzyknął, przeklął, więc nie był taki zero-jedynkowy, jeśli chodzi o to, taką dobroć pielgrzyma. Więc to nie, ale zastanawiam się, czy to w jakiś sposób, jak wróciłeś do kościoła, wchodzono z tobą w relacje, zarówno siostra Elżbieta, jak i potem przez telefon ksiądz. Czy to nie są jakieś nowe informacje dla ciebie? Czy ty wiedziałeś, że masz taki status wśród nich, albo tak jesteś wytęskniony czy potrzebowany? Co o tym sądzisz? Taki trop. No myślę, że nie spodziewałem się aż takiej reakcji, ale trudno mi powiedzieć. Nie wiem. Ale będę kawę. I weź, ale z konsekwencją. I to nie taką jakby inaczej. U mnie wychodzi to z takiej intencji. Ja wiem, dlaczego oni tacy byli. I robił to trochę wcześniej Leszek Wolański. Brak ciebie w kościele przez te parę dni sprawił, że siostry to czują. Ksiądz też wydzwaniał do ciebie, kiedy cię nie było. Bo jesteś dla niektórych figurą protektoratu tego tutaj, jakiegoś kogoś, kto trzyma, jakieś przedłużenia siły, więc jeśli przyjmujesz za to pedek, to w pewien sposób, nawet podświadomie dla tego księdza, wie o tym, przyjmuje to do wiadomości. Może nie chce tej roli, to też może być ciekawą, wiesz, ciekawym graniem, no nie? Ale Elżbieta się rozpłakała widząc ciebie, jakby w końcu będzie dobrze. No tak, poczucie, jak bardzo ważny jesteś dla ludzi. Okay. I u ciebie, Julek, ten punkt on też powinien wiązać się z takim, inaczej, chcę dołożyć do tego zdania. Pewnie jest. Czy tak samo ochoczo i lekko będziesz korzystał ze śniącego, skoro wiesz, że w tym śnie możesz zgubić się, tak? A co by się stało, gdybyś, wiesz, obudził się 3 lata później w Płocku? No w Płocku to jeszcze spoko, no nie? Są no pewnie, ale... gorsze miejscowości. Addis Abeba na pewno ma slumsowe dzielnice, w których nie chciałoby się obudzić. To prawda. Z całym szacunkiem dla Etiopczyków. Bardzo bogate historie. Absolutnie. Więc to taka anotacja do tego, ale każdy z was tu dostaje po punkcie i mamy jeszcze, czy rzucaliście swoim postaciom wyzwania. No ja... No ty biłeś się na ulicy. Totalnie. Ja też by to. Wyzwałem, na pewno. Ja sobie piszę. No i niespecjalnie, nie miałem tu żadnych. Mnie też nie przychodzi do głowy. No nie było... Bo ciebie też trochę nie, bo te widziadło, które miałeś na placu centralnym... No nie wiem, jak ty na to patrzysz? Tam rzeczywiście próbowałeś mieć kontrolę, poznać ten świat. Nawet ci nie sporo wyszło, że tak powiem, coś nowego. Możesz rzeczywiście to traktować jako wyzwanie.
Zrobiłeś to intencjonalnie, prawda? Że poszedłeś tam, żeby zbadać. Z tego co pamiętam, tak, prosiłeś o uruchomienie poszerzonych zmysłów, żeby zrozumieć, co tu się dzieje. Czy to jest ten sam budynek? Łukasz miał pewien plan i wyraźnie chciał sobie coś zrobić. No właśnie, to punkt. To nie było w pewnym sensie wyzwaniem. Rozmowa z Anną kiedy się odbyła? No nie, w poprzednim. To było. Okej. No bo to był, a nie faktycznie. Dobrze, to przyjrzyjmy się waszym dramatycznym zahaczkom. Czy któreś z nich doznały swojej realizacji? No i ja powiem tak, moja zahaczka nie zrealizowana z poprzedniej sesji. Ja chciałbym skonsultować tutaj z wami. Powinienem znaleźć nowe źródło mentatyny. No jednak był ten moment, kiedy oczy mi się zaświeciły i powiedziałem, wy jesteście z policji, wy macie swoje dojścia, może tutaj jakby... A czy pamiętasz, jaką odpowiedź ci on udzielił? A chodzi ci o to, że on uruchamiając poszukiwanie Sebastiana? No dobra, ja jestem trochę w stronę, że to jeszcze nie jest odnalezienie nowego źródła, ale może mi przekonacie, że tak właściwie to jest. Nie. Ja nie mówię, ja tylko pytam, czy to, bo jeżeli dla mnie to też jest dobra informacja, że to już idzie w kierunku spełnienia się, to dla mnie wystarczy, żebym wiedział, że mam dalej. No bo odnalezienie per se to nie było, ale to na pewno było pójście drogą, żeby jakby odnaleźć, tak? Nie wiem, jak tutaj dokładnie. No to tak samo jak Jacek, bo to będzie ten sam kazus, co Jacek, który zaczął pomagać duchowi, ale nie skończył pomagać. Więc duchowi. Nie. A drugi twój? Nie było jeszcze okazji. Powinienem odnaleźć Maurycego i... Dobrze. Powinienem odnaleźć Maurycego. No to jeszcze mi się... Absolutnie można pomieszać coś w tych swoich. To nie jest tak, że już sobie wymyśliłeś go i do końca go będziesz miał. Jeżeli z któregoś chcesz zrezygnować, zmienić go, to jest to taki właśnie moment. Zastanów się nad tym, sprawdźmy, co u Jurka jest. Ja mam propozycję tylko po tego Maurycego. Może dowiedzieć się o losie Maurycego. Bo jeżeli Maurycy jest martwy, coś to wiesz... To mu pedek przepada. Do końca już życia Franciszka nie dostanie przepada. Więc tak... Jeden z moich huków, czyli to było postawić zarzuty, to mam wrażenie, że jakby sama historia go zrobiła za mnie, nie ukrywam. W momencie, kiedy go wymyślałeś, to trochę wiedziałem, że tak będzie, bo powrót na komisariat tej trójki mężczyzn był w moich planach, no nie? Ale nie drgnąłem na twarzy. Tak nie wiedział. Więc to masz punkt. Tani i wymizerowany. Punkt. Czemu tutaj jesteście? No, mistrz gry nam kazał to przyjść. Żebyś dostał pedeka. Twoje inne pedeki patrzą na tego pedeka i myślą, że ty tu nie jesteś prawdziwy pedek. Ale się gorzej zapisał. No dobra, a drugi twój? Drugi było to dowiedzieć się o kobiecie za oknem. I tutaj nie wiem, czy to jest tak samo jak w tutaj kazus tego, że jestem na drodze, żeby się dowiedzieć, bo w zasadzie jedyne, co się dowiedziałem o tym, że jest nazywana matką i to, że też ją widzieli. Mhm. Więc nie wydaje mi się, żebym dowiedział się nic poza tym faktem, że jest matką i może być czymś ważniejszym niż mi się wydaje. Tu ciężko mi powiedzieć. To zostawmy to jeszcze. Zostawmy. Na pewno jest więcej informacji, które można wydarzyć, wycisnąć. Gdybym go skreślił, to i tak bym zrobił, że muszę ją odnaleźć, więc na jakby wychodzi, a to byłoby jeszcze bardziej puste imko, więc tak. Więc wśród haków masz jeden punkt, pomyśl nad nowym hakiem, żeby mieć dwa. A co u ciebie, Jacku? U mnie jest pomóc jednemu z duchów, to tego nie robiłem. I drugi, zrozumieć i zgromadzić broń przeciw Benjaminowi. No tutaj w dwóch scenach w pewien sposób to realizowałem, próbując zdobyć dla niego bursztyn i tutaj zdobywając kolejny bursztyn, plus dokonując takiego całego przemielenia wszystkich informacji, które mogą być zagrożeniem dla... Totalnie, to punkt za to. Czyli brakuje nam jednego u ciebie, Julku. Masz pomysł? Na razie jeszcze nie mam. Ktoś ma jakiś pomysł, Dramatic hooka. Dla dramatycznego... Zahaczki dramatyczne. Dobra. No, u mnie się ciśnie pewnie uporządkować sprawy z Remim. No tak, po tym zdjęciu, które dostałeś, to tam powinieneś uporządkować sprawy z Remim. No. Skonfrontować się z Remim. No. Z Remkiem. Daj mi kwadrans.
Chociaż zobaczymy. Jakiś rzut nie wyjdzie po drodze i samochód złapał gumę. Ktoś zaśnie. O, zasnąć za kierownicą, to byłoby coś. I byś śnił o tym, że ciągle jedziesz, leżąc martwy na poboczu. Przepraszam. Proszę. Fantazja. A ty, nowy hak dla Łukasza. Zastanawiam się. Oddać kapcie. Kapcie zostały zniszczone. Zostały spalone. Kapcie zostały spalone. To jest jak kościół, że zostały spalone. Śmiałeś, że paliliśmy kapcie. To nie były zwykłe kapcie. Nie, to były zwykłe kapcie. Demoniczne uszy. Jesteście chorzy. Cały czas myślę o tym drugim świecie i tam właśnie bycie gigantem, małym, alf i pies. Te jakby dwie strony, te poczucie zimna i chłodu. Ja mam pomysł. No. W sumie samego mnie to ciekawi, żebym podzielić się może, skąd się wzięła twoja łączność z tym drugim światem. Ja trochę wiem, ale nie do końca wiem. Mhm. I to mnie tak... No też pytanie, ale właśnie, bo ty mówisz o podzielić się, w znaczeniu opowiedzieć nam o tym, bo ja nie wiem, na ile on chce nam o tym opowiedzieć. Na ile on trochę trzyma to sekretnie. Faktycznie, no tak. To może opowiedzieć o mojej traumie. Czy to jest zbyt proste? Nie, zastanawiam się. No tak, ale komuś konkretnie? Czy po prostu zrzucić z siebie ciężar? Nie, raczej zrzucić z siebie ciężar, tak bym powiedział. Ja już wiem, jak będziemy. Z Jackiem grać. Nie ma teraz czasu. Teraz jest czas na seks. Czy to jest okej, że z siebie ciężar? Tak. To piękne, co mówisz, ale... Inaczej, ale przepraszam cię, dopytam się. Czy ty mówisz o traumie z dzieciństwa i z dołu? Ja mówię o traumie z dzieciństwa. Dobra, to bardziej, że to jest tak, że w tej poprzedniej sesji miałeś lekki nawrót tego poprzez koszmar, w którym byłeś uwięziony, więc rzeczywiście to może na świeżo ci leżeć gdzieś na podołku, no nie? Więc może rzeczywiście czujesz to taki świeży ciężar tego wszystkiego. I mówiąc to, mówię, że to jest w porze zahaczka, zrób to. I masz też cały czas niewykorzystaną tamtą cechę, w sensie tego swojego połączonego. Tak. Nie wiem, na ile ty pamiętasz, nie pamiętasz. Ja cały czas pamiętam. Czy olewasz to? Nie olewam, tylko nie widzę jakby... Ja zapytam... Sposobności. Tak. Zapytam, tobie się coś przydarzyło, kiedy byłeś młody? Tak na zasadzie dziecko czy coś? Bo... Franek opowiadał ci o tym, że kiedy był młody, był torturowany i tak nie odniosłem wrażenia, żebyś jakoś specjalnie empatycznie się do tego odniósł. To jest bardzo podobne, w gruncie rzeczy podobną rzecz. Dzielimy bardzo, bardzo podobną traumę. To prawda. Tak, ja tylko dodam od siebie, że tak jak widzę przynajmniej postać policjanta Łukasza Piłata, totalnie mi się zgadza to, że on od razu tego nie dostrzegł połączenia. Wysłuchał merytorycznie faktów, poszeregował sobie, a wiesz, 20 minut później za kółkiem mogę sobie pomyśleć, kurwa, ten Franek ma podobną lipę do mnie. Na zasadzie, że to jest takie... Nie, ja ci nie mówię chujowo zabrać. Ale to jest w ogóle fajny trop pomysł, nie? Dla ewentualnej zrealizowania. Bo ja nie wiedziałem wcześniej, a tutaj odkrywam, że moglibyśmy w to pójść. To można coś bardzo spoko. W sensie, innymi słowy mówię ci, możesz mieć powód, żeby mi o tym opowiedzieć i dam ci pedeka. Okay? Zrozumiałe. Jeżeli wyjdzie, to pistolet. Samochód jedzie, jak najszybciej się da. Który? Oba. Łukasz, prowadzisz trochę poza sobą. Wiesz, dokąd jechać, w związku z czym pozwalasz automatycznemu pilotowi w głowie lawirować pomiędzy kałużami, żeby nie oblewać przechodniów. Księże Jerzy, robi ci się trochę niedobrze. Kiedy się jedzie szybko, gwałtownie skręcając, patrzy w telefon, to możliwe, że się pojawia jakaś choroba lokomocyjna, a może to kwestia strachu? A może to kwestia tego, kiedy zostało zrobione to zdjęcie? Kto je przysłał? A mnie. Czemu akurat teraz? Dokąd ty teraz jedziesz? Musisz podnieść głowę, żeby nie zwymiotować, żeby nie czuć mdłości. Po chodniku idzie banknot. W kierunku, z którego ty wyjedziecie. Zaraz będziecie się mijać. On idzie szybkim, dziarskim krokiem.
widziana przez ciebie, Franku, z odległości wielka bryła starej fabryki, za nią jezioro, niewielkie oczko wodne, które może od tego ma właśnie nazwę oko. Tam się zbliżasz. Myślisz, że tam cię wiedzie? Przecież tam były te krwawe chryzantemy. Czy tam dalej może być jakaś, nie wiem, baza tych ludzi? Co? Po co mnie tam wiedziecie? W sensie, po co mnie tam wiedziesz? Cały czas coś tam robicie? Jeszcze wam mało? Patrzy w bok. Patrzy znowu na jezdnię i robi głośniej muzę. To są takie grube, techniowowate dźwięki. I on czuje to. Tobie się nie podobają te dźwięki, czy podobają? Te dźwięki przywołują pewne wspomnienia niektórych weekendów, które przeżyłem, kiedy byłem młodszy. Także absolutnie go rozumiem. W tych czasach, kiedy twój wujek jeszcze nie spadał z okna prawie na ciebie. Tak. Z okien doskonale oświetlonej w tym kończącym się dniu fabryki. Niektóre z tych okien są takie już jakby takie ruderowate, niektóre są nowe, ale z wszystkich wydobywa się dym, smuga, para, biała mgła. Rozpoczyna się nowy utwór, a cała ta mgła znika. Co robisz, księże? Widząc banknota. Mhm. Tak naprawdę do miejsca, do którego jedziecie, jeszcze macie, nie wiem, ze 100 metrów, więc albo on, albo tam. Mhm. Czy w sensie to, jak on idzie, sugeruje mi, że coś on, się... On jest w stanie wojny. Mhm. On idzie takim krokiem. Okej, okay, zatrzymaj się. Co? Dlaczego zatrzymuje się? Mhm. Co się dzieje? On się zatrzymał na środku, tak jak po prostu zatrzymał samochód na ulicy. Otwieram drzwi. Mhm. Banknot. Jaki banknot? Co? A. Macie tego Tomaszuka? Tomaszuka? Nie. Mamy Wichę. Wichę macie? Franka. Mamy Wichę? Czemu jego macie? Będziemy mieli Tomaszuka, będziemy mieli wszystkich, kurwa, co trzeba. A ty teraz daj mi swój numer telefonu, bo mój szef do ciebie chce zadzwonić. On otwiera swój telefon. Możesz sprawdzić, kurwa, na stronie parafii. Niezwykłe wchodzić na takie strony. No to może zacznij. Podaję mu swój numer. Puszczę ci strzał. Nie wyciszaj telefonu. Bo co? On się odwraca, skręca i idzie, zapalając papierosa. Wojna się skończyła. Mhm. Co robicie? Jedę do przodu i zakręcam tak, żeby zaparkować jakoś w pobliżu. Co się właśnie stało? To jest jeden z gangsterów i najprawdopodobniej porwał Franka. Myślałem, że porwał kogo innego. No, jak to myślałeś, że porwał kogo innego? W sensie... Syna znajomej. Okej. Okay. Dostawałeś SMS-y. Czy w jednym z tych... Czy jak rozumiem, o to chodzi? Też. I to jest ten sam gangster, tak? Co? W sensie... Dostałeś SMS-y, więc podejrzewam, że w tych SMS-ach była wiadomość, tak? Czy wcześniej. To nie jest istotne. Porwał dwie osoby, tak? Franka i syna twojej znajomej. No to jedziemy na komisariat, bierzemy policję i jedziemy na miejsce. Proste. No, nie wiem jeszcze, gdzie mamy jechać. To też prawda. Pojedźmy najpierw. Dobrze, jeżeli oni trzymają Franka, to pojedźmy tam, gdzie umarł Cezary i może jakimś trafem duch Cezarego przynajmniej powiem coś, co będę mógł przekazać Frankowi. Bo nie wiem, czy ja w ogóle stamtąd wyjdę, jeżeli będę chcieli mnie gdzieś zabrać. Odjeżdżam bardziej bliżej do tego miejsca. Poza tym tak czy inaczej, jeżeli to jest, jak rozumiem, to są gangi, tak? Czyli jeżeli porwanie, to i tak lepiej być na komisariacie. No jak będą dzwonić, no lepiej być na miejscu, tak? Bo jak rozumiem, oni nie są związani z tym Benjaminem, czy są? W jakiś sposób na pewno są. Z tego, co mówił Franek, jak słyszał mnie, to jest jeszcze jeden nowy wątek, do którego teraz cię wprowadzamy. Świetnie.
Gdy byliśmy w więzieniu, przemawiał przeze mnie w areszcie. No niech będzie, że w areszcie. Przemawiał przeze mnie, moimi ustami, duch zmarłego brata, jednego z gangsterów. I mówił o tym, nie wiem czy pan czytał, było nawet w Polsce o tym głośno. W fabryce fajerwerków u nas w Szybinie była strzelanina, zginęli policjanci. Chryzantemy, tak słyszałem. Tak, dokładnie. No i ja tam byłem. Ja tam przyjechałem z policją i część miejscowego półświatka mści się za to wydarzenie na mnie. Ale najprawdopodobniej, to znaczy najprawdopodobniej, wiadomo, że w tym wydarzeniu też maczą palce Beniamin. I że Beniamin jest osobą, która dostarcza im narkotyki. A więc są powiązani z Beniaminem? Nie wiem, czy są jego pionkami. Jak rozmawiałem z Beniaminem, powiedział, że stoi za wszystkim. Więc podejrzewam, że to jest tego typu istota, która promuje zło i cierpienie. Dziwnie mówi nawet o tym, tak? Ale mam wrażenie, że natknął tych dzieciaków, którzy spędzą 30 lat w więzieniu. I wychodzi na to, że też pewnie natchnął ich. Tylko chodzi mi o to, jak mam się przygotować mentalnie. Czy mam być policjantem tam, czy kimś innym, pan rozumie. Ksiądz rozumie, ty rozumiesz. Jerzy jestem. Wiem, wierzę. Ulgasz. To tutaj. Tutaj widziałem, jak Cezary z tamtego okna wyleciał. No, byłem w tym miejscu już kilka razy. To jakoś ci pomóc? Nie wiem. Czekamy na ducha teraz i na telefon. Tak, zobaczymy, kto się pierwszy odezwie. Ja patrzę na te dymy, które nagle się rozwiały, znikły. Mhm. One były właśnie z fabryki. Mhm. Tak. To jest jeszcze. Jak daleko? To jest jakieś 10 minut, bo to jest całkiem kawałek, ale przez to, że zjeżdżacie z góry, to co jakiś czas widać tę fabrykę i jezioro. Ono jest jakby u podstawy tego wzgórza na granicy miasta. Staram się jakoś tak właśnie skupić na tym momencie, o którym tyle słyszałem i czytałem, chryzantem i całej tej jatki, rzeźni, która się tam odbyła. I kiedy kolejny raz spojrzę w tamtym kierunku, właśnie mając w głowie całą tą traumę, rozlew krwi i tą potworną przemoc, która tam zaszła. Staram się jeszcze raz dojrzeć, co tam tak naprawdę widziałem i co to był za dym, i co to był za dziwny... Odczytuję twoją deklarację, jakbyś chciał czymś rzucić. Tak, może kostkami. Chciałbym rzucić na moje poszerzone zmysły. I zobaczyć, czy coś widać na tym terenie. Za pomocą moich poszerzonych zmysłów. Dobrze. Bardzo proszę. Jak mu zacznę wariować w golfie, to... Wariować w golfie. Zniszczysz iluzję i wjedziecie do świata koszmarów. Nie, spoko, będzie okej. O, jest. 5. 5 na poszerzonych zmysłach? Tak. Iluzja kruszeje. Jeżeli tam kruszeje. Jeżeli tam jest. Tak. Są pomieszane. Ruch fifą. Dokładnie w tym samym miejscu, znaczy w tym samym czasie, w innym miejscu, ja też próbuję przejrzeć przez iluzję, żeby wypatrzeć ducha. A to ciekawe, to zanim może zrobimy... Tak, może być jakaś tutaj korelacja, bądź korespondencja. Na duszę się rzuca. Ale poczekaj, ty jesteś... W miejscu śmierci Cezarego. Troszeczkę więcej, czy jesteś przy chodniku, w sensie na chodniku, tam gdzie on spadł tak, i umarł. Tak, tak, tak. Aha. I nie tyle spójrz przez iluzję, co wzmocnione, poszerzone zmysły. To spójrz przez iluzję to jest ruch, który jest wywoływany wtedy, kiedy jesteś w szoku, coś ciężkiego się dzieje. A tu robię to świadomie. Albo zmieniasz postrzeganie poprzez narkotyki, czy jakieś inne rytuały. Więc... Po prostu jesteś tam na chodniku i sobie patrzysz? To ja powiem tak, jeżeli zobaczę tylko coś dziwnego, bo na razie nie mam takiej akcji, to też bym chciał poszerzonymi zmysłami spojrzeć.
Możliwe, że dochodzimy do ciekawego momentu. Jeżeli młyn, to młyn. Wiesz co, bo to jest tak, że ty widzisz że ksiądz coś robi, tylko nie wiadomo co, tylko że ty wiesz, że ty też tak wyglądasz czasami, jak to coś nie wiadomo co robisz. Pewnie. On po prostu stanął gdzieś na chodniku i wiesz, patrzy tym innym czymś. Więc no to totalnie możesz pomóc albo... Chociaż nie. Nie, możesz też użyć swoich wzmocnionych zmysłów. To nie do końca jest atrybut. Zmysłów, bo chcę widzieć coś. Let's roll! Let's roll! O, damn! 5! Tutaj też iluzję kruszeje. No tutaj też mistrz gry może zrobić ruch. To ja pozwolę sobie rzucić na wzmocnione zmysły. Dwie jedyne. Nie bądź combo breakerem, dawaj. Zobaczymy. Przykro mi. Plus dusza, tak? Tak. 14. Tak? Tu się dodaje plus dusza? Tak. Dobrze. Czyli mogłeś pomagać, przepraszam. Przepraszam, 12 rzuciłeś, tak? 14. Znaczy, ten środkowy. No dobra. Znaczy iluzję tak czy inaczej kruszeje. Tak, a ty otrzymujesz ogólne wrażenie. Iluzja kruszeje. Ty patrzysz na księdza. Ksiądz ma zamiast głowy kawałki urwane szyi, tak jakby ktoś mu urwał tę głowę. Odczuwasz spokój. To potężna siła zadała ten cios. Może złapał ktoś tę głowę i zmiażdżył ją jak arbuz. Poproszę ciebie, żebyś rzucił na tą medium, nie z własnej woli. Pamiętaj, ale ty jesteś na czysto chyba z tymi. Tak, 20. Więc tak, 20. 5. 5. Niedobrze. Z tej pustki, z miejsca głowy, dobywa się głos. Delikatny, kobiecy głos, który mówi: Łukasz. Podchodzę, tak? Gdzie ja jestem? Kim jesteś? Paulina Winnicka. Mieszkam na Lipickiej, 4B. To tu zginęłam? Tak, jesteś, nie żyjesz. Umarłaś, bo zabił cię... To czemu tu gdzieś cały czas jestem? Co to za miejsce jest? Ty jesteś z policji? Tak, tu jest... Ksiądz kładzie rękę na twojej klatce piersiowej. Tu jest też ksiądz, którego znałaś. Gdzie? Nic nie widzę, nie mam oczu. Spokojnie, powiedz mi... Trzęsie ręką, zaczyna się wpijać ci w koszulę. Powiedz mi, jak można tobie pomóc? Ja nie wiem jak. Nie wiem jak. Cały czas tu leżę. Nic tu się nie dzieje. Nikt tu nie przychodzi. Jest tu duszno. Nic tu się nie dzieje. Zauważasz kątem oka, że ludzie wokół zaczynają patrzeć na księdza. Coś tu nie gra wszystkim, więc patrzą. Chodnik jest upstrzony krwią. W tym miejscu, w którym domyślasz się, księże Jerzy, że wpadło ciało Czarka. Teraz tego ciała nie ma, ale są takie odbryzgi w bok. Po trochu jakby policyjna lina odrysowała ciało, tylko teraz jest to plamą krwi. W wielu samochodach, a na pewno należących do gangu Remka, w schowku jest pistolet albo narkotyki. To się może przydać. Tym bardziej w sytuacji, w której nie ma budynków wśród drogi, którą jedziecie. Jest pusto. Jest tylko jezioro, które wyje. Unosi się z niego mgła, ale przed jeziorem stoi ta wielka, olbrzymia bryła fajerwerków. Wystrzeliwują. Kolejne kolory. Krzyk bólu. I powolutku, coraz szybciej się wystrzeliwują te fajerwerki. I piękny obraz rozświetlający niebo już nie wystrzeliwuje jak huk fajerwerka, tylko za każdym razem jest to wycie. A przez częstotliwość wycie się składa w wielką ścianę ryku.
wiele osób naraz krzyczy w straszliwym bólu i przerażeniu prosto z tej fabryki, do której wiezie cię ten skurwiel, który rozprowadza złe narkotyki. Dlaczego ty tam w ogóle jedziesz? Przecież ty ludzi załatwiasz łokciem i stopą. Nie jedź tam! Tam wyje! W momencie, kiedy słyszysz taki głos w głowie, widzisz, że cała ta fabryka wyje, rośnie przez chwilkę, rozwierają się te okna i z tych okien wydobywa się smuga i razem z nią krzyk. W momencie po prostu wrzeszczę, kurwa, zatrzymaj się, ja pierdolę! Zrzucam się na kierownicę, staram jakoś po prostu powstrzymać, żebyśmy zawrócili, żebyśmy nie ten... Proszę, żebyś rzucił na avoid harm. Czyli uniknij obrażeń. Przepraszam. Działanie pod presją. Przepraszam. To będzie lepiej pasowało, żeby zobaczyć, no czy tak, wyrżniecie, tak, czy nie wyrżniecie. Dziękuję. W cokolwiek. W sensie, to takiego podziękował mi sen, że przypomniałem za to, że przypomniałem, że jest grawitacja. No dobrze. Działaj pod presją. Znaczenie ma szatki, który rzucałem jedynki. 15. Widzisz? Nie, 16. Fuck! Więc jaka jest twoja intencja? Ty chcesz zawrócić. W sensie moja intencja jest taka, żebyśmy przynajmniej się zatrzymali, żebyśmy zrobili taki na drodze, po prostu skręcić mu kierownicę, żeby koło się zblokowały i żebyśmy się zatrzymali i jechali w tamto. Zatrzymaj się, kurwa, Franek, zatrzymaj się! Jesteś rajdowcem, kurwa, jesteś Ayrtonem Senną, kiedy jeszcze żył, jesteś, kurwa, Kubicą sprzed wypadku. Kładziesz ręce na jego rękach, robisz dwa zygzaki, które sprawiają, że on ze strachu, widząc, że nie ma panowania nad samochodem, wciska hamulec. Ty w momencie tego hamowania widzisz, że jesteś na drodze w dół, wykorzystujesz taflę kałuży, którą widzisz, w odpowiednim momencie skręcasz kierownicę bardzo mocno jego rękoma, przez co on na tym hamulcu obraca samochód w miejscu, samochody, które jadą po tej ulicy, klaksony, zatrzymują się, ten koleś patrzy na ciebie. W momencie, w którym on się tak ten, otwieram schowek, patrzę, czy jest tam jakaś broń. Tam jest pistolet. Biorę go, mierzę w niego. Nie robi krzywdy, nie robi krzywdy, nie robi krzywdy. Gdzie ty mnie kurwa wierzysz? Co wy chcecie tam zrobić po prostu? Co my wam kurwa zrobiliśmy? Odpierdolcie się w końcu ode mnie i od kurwa. Kim jesteś? On próbuje trzęsącą ręką otworzyć drzwi. Wypierdalaj z auta. Otwiera drzwi, chce wyjść, zapomina, że ma pas, zwisa, spada. Rozpinam mu ten pas. Wypada z samochodu. Zamykam drzwi, przesiadam się na fotel kierowcy. Aha. I kładę sobie na ten... Krew z tego chodnika wysysa się znad ulicy. Zaczyna sklejać się w coraz większą postać, która powoli wzlatuje znad chodnika, przyjmując formę Cezarego, który tuż przed upadkiem patrzy na twoje nogi stojące obok, na twoje ciało, wznosząc się do góry z powrotem tam, skąd spadł. Przez chwilkę jest na wysokości twojej twarzy. Ma przerażony wyraz twarzy. Ratuj Franko! I wzlatuje z powrotem. Trzask okna, kiedy wpada z powrotem do środka i widzisz go tam, jako ksiądz, tam gdzie byłeś wtedy, kiedy Benjamin wyszedł z lustra, złapał głowę Pauliny, zmiażdżył ją, rzucił jak szmatę, złapał Cezarego i zatrzymaj się. Czy ja mogę się ruszać? A czym chcesz poruszać? W sensie, czy ja widzę jego... Tak jak teraz mnie. W sensie z dołu go widzę. Nie jestem tak, w pokoju. Jesteś w pokoju. Kucasz pod kaloryferem. On stoi, bardzo wysoki, długi, trzyma w garści Cezarego, ale zatrzymał się. Cezary jest zamrożony. A kto tu jest? Wstaje i kopie lustro. Podchodzisz, kopiesz lustro, twoja noga odbija się od tego lustra, a Benjamin od razu się odwraca w twoją stronę, ale widzisz, że nie widzicie. Doświadczyłeś czegoś takiego. Pamiętasz, kiedy staliście razem z Cezarem w drzwiach groty, patrząc do środka pokoju w klubie Yama? On tam stał, patrzył w waszą stronę, ale was nie widział. I on teraz też ma tak samo. O,
Jest tu jakiś mój cwaniak. Próbuję popsuć moje lustro. Biorę pięść sygnetem i pięścią z sygnetem próbuję to lustro strzaskać. Bardzo podobny efekt. Uderzasz i uderzasz tak, jakbyś uderzył w blaszaną, twardą powierzchnię. Odskakuje ci ręka, boli cię w nadgarstku. Patrz na to. I on powoli wysuwa rękę. Niby w twoją stronę, ale doskonale wiesz, że on nie chce cię złapać. On nie wie, jak cię złapać. Może cię nie widzi. Ale jego ręka bardzo blisko twojej twarzy przechodzi. Śmierdzi starą, trupią ziemią i on palcem dotyka tafli lustra i delikatnie puka ją paznokciem i całe lustro. Lustro zaczyna opadać. A on patrzy na ciebie z góry. W sensie w twoją stronę, bo widzisz, że cię nie widzi. To moje lustra. Jak chcesz tłuc lustra, to idź do domu. Pamiętam twój zapach. Znajdę cię. I on zaczyna jakby wciągać się w jedno z malutkich luster, kawałków, które są na podłodze. Taki byłby trochę fluidowy, trochę dymny, trochę jak Aladdin chowający się z powrotem do swojej lampy. Czy jest tu jakieś... Jak wygląda źródło światła w tym pokoju? Jest biały dzień, okno jest stłuczone, bo wyleciał w nim tablet, ale nie wyleciał jeszcze czarek, który stoi zamrożony, wystraszony. Teraz jak patrzysz, jesteś przy tym lustrze, widzisz, że w kącie pokoju kuca przerażony absolutnie Frank, który trzyma ręce, tak jakby trzymał kierownicę. I dokąd jedziesz? Zawracam. Jadę w kierunku miasta z powrotem. Jaką prędkością jedziesz? No szybko, szybko. A określ to liczbą. Myślę, że tak koło ponad 80. Nawet jeżeli warunki na to pozwalają. Dokąd chcesz jechać? No jest mokro, jest pod górę, no to jest biały dzień, jest więc spory ruch. 80 to jest duże. Niebezpieczna prędkość. Jadę do kościoła. To jest jedyne miejsce, które mam cały czas w głowie. Kościół. Muszę znaleźć się w jakimś bezpiecznym miejscu. Jedziesz do kościoła, rzuć na działanie pod presją. Chcę zobaczyć, jak ci się uda dojechanie tam. Na razie z samochodem działa ci świetnie to, a... Nie udało się. 9. Na porażkę? Tak, 9. Mały głos. Bo mam... Tak. Nie mam żadnego głosu. Rozrabiam. Ksiądz cały czas dotyka twojej klatki piersiowej i cały czas przemawia do ciebie, nie mając głowy, kobiecym głosem. Paulino. No? Kat, ta śmierć jest jak sen. Po prostu skup się i otwórz oczy. Otwórz oczy. Nie mam oczu. Gdzie one są? Masz. Nie. To mi się tylko wydaje. Ja w ogóle nic nie widzę. Masz. Dlatego, nie że masz zamknięte oczy. Uspokój się. Oddychaj. Nie, on mi zabrał głowę. Nie, oddychasz. On mi zabrał głowę. Oddychasz przez chwilę. Nie, nic się nie porusza. Zobacz, dotknij moje piersi. Uspokój się i spróbuj wziąć oddech w takim wypadku. Zobacz, to jest jak sen, tak? Ty możesz trochę porządzić, nie? Księże Jerzy, widzisz, że skulony w kącie Franek jakby prowadził kierownicą samochód. Franek. Nie możesz oddychać. Coś się stało i totalnie... Nie możesz odetchnąć. Nie mogę też mówić, tak? No tak. Okay. Robi ci się duszno, źle, panika. Nie możesz oddychać. Jakby coś uderzyło cię w klatkę piersiową. Patrzę, czy coś mam na klatce piersiowej. Nie masz nic. No to ty, kurtka. Nie byłeś wtedy w kurtce. Może ty nie jesteś teraz tu. W jakim ty miejscu jesteś, Jerzy? Jestem w pokoju, w którym
jest, w którym była Paulina, był... Aha. Był Cezary. Cezary i ciągle tam jest. Był Franek. Był Franek. Franek tu jest. I w tym momencie widzisz, jak on skręca w lewo, skręca w prawo i... I widzisz, że czoło mu wypluwa krwią. Tak jakby uderzył w coś nie do końca widocznego w tym momencie dla ciebie, ale przerażony tym, jak widzisz, jak on przeżywa wypadek, którego nie widzisz, wypluwasz z siebie haust powietrza, pojawia się głowa księdza, który traci przytomność i spada na twoje ramiona. Widzisz, że część osób to filmowało, jest wokół was i słyszysz gdzieś w okolicy trzask uderzenia. Szkło, uderzenie tak jak w wypadku samochodowego i klaksony. Słyszysz, to się jest. Dzieje gdzieś. O kurwa, nie... ty wskazuje na jedną osobę. Chodź. Idzie. Kładę tutaj księdza. Czy próbuję go ocknąć? Tak, dochodzi. Przez chwilkę nie mogłeś oddychać. Może to cię tak jakoś osłabiło. Jest wypadek, muszę pomóc. Ty, patrz, czy jest wszystko okej. Okay. Jak nie, to dzwoń na pogotowie. Mhm. I biegnę w stronę tych odgłosów wypadkowych. Ja jestem w stanie wstać? Ty tak jakbyś właśnie przespał 12 godzin. Czujesz się po prostu bardzo powolno, ale totalnie możesz wstać. Nic cię nie boli, nic nie jest źle, tylko... To ja tam... Opieram się na ramieniu tej osoby, która była, bo wszystko jest w porządku. I tam... Franek? Udaje się za... Podwij rękaw. Twój ojciec wchodzi do pokoju. Siedzisz akurat przy biurku, robiłeś pracę. Znowu. Tyle, ile trzeba. Nie chcesz pomagać ludziom? Nie, nie. Aha. Trochę wypuszcza płynu niebieskiego ze strzykawki. Bierze twoją rękę bez namaczania w jedną z wielu dziur w żyle. Wkuwa się i wpuszcza ci wrzątek, lawę do środka. Czujesz, jak poci ci się całe przedramię, jak poci ci się całe ramię. Jest bardzo inaczej niż to, co zrobił ci w ostatni wtorek. On wypuszcza, zaciska kciukiem gołym, bez żadnej ligniny, krople krwi. Co ty robisz? Co to jest? To nie jest to samo. No nie. Muszę iść teraz do instytutu, a ty masz wszystkie notować rzeczy, które się z tobą dzieją. Jak przyjdę, to chcę mieć 3 strony notatek. Zajebie cię, kurwa, kiedyś za to. Co ty powiedziałeś? No to w takim razie, kiedy już w końcu opatentuję ten lek, który uratuje ludzkość, to powiem, że zrobiłem to sam, a nie z moim synem, który bohatersko wystawiał przed ramię. Ty skurwysynu jeden, co ty, będziesz mnie groził jeszcze? Nie masz w ogóle, nie zdajesz sobie sprawy, co my robimy tutaj. To nie jest groźba, to jest obietnica. Nie. Ty w końcu dojdź do ładu z sobą, do pokoju. Pracujemy nad czymś wielkim, synu. Kocham cię i ty tego nie potrafisz zrozumieć. Tak jak twoja matka nie potrafiła zrozumieć. I co się z nią stało? Jest szurnięta w Gorzowie u swoich rodziców. Tam, gdzie ją zamknąłeś. Ja nikogo nie zamknąłem. Tak jak mnie też nie zamknąłeś. Słyszysz, tak jak mnie. Już on bardzo powoli odwraca się i wychodzi z pokoju. Odwraca się i robi... Jutro wyjeżdżamy. Hałas ulicy wokół, klaksony. Wszystko ci boli, kark ci boli, jak skurwysyn. Gdzie ty jesteś? Opierasz się o tapicerkę, podnosisz głowę. Czujesz, że totalnie leci ci krew, huczy ci w całej głowie. Co robisz? Patrzę, rozglądam się, po moim ciele oglądam, czy coś jest jakoś ewidentnie połamane. Oglądam, czy są jakieś obrażenia na rękach. Oglądam żebra, czy coś wystaje jakieś krwawego. Chyba jest w porządku. Oglądam twarz w lusterku wstecznym. Rzuć proszę na... to się po angielsku nazywało Endure
Znieść uszkodzenia i odporność. Uszkodzenie wynosi 2, więc minus 2 masz przy tym rzucie. Jak ci się udało znieść uszkodzenie? Nie udało mi się. Rzut to 8. 8. Mhm. W tłumaczeniu brzmi to tak. Obrażenia są przytłaczające. Więc z twojej obdukcji wynika, że nic ci się absolutnie nie stało. Masz wszystko w porządku, nie wystają ci żebra, tylko że na pistolet, który cały czas trzymasz w prawej ręce, ach kurwa, mogłeś go przecież położyć z powrotem, a tak to straciłeś kontrolę nad kierownicą. Cały czas kapie krew z twojej głowy i on się robi taki zajebisty, czerwony, karmazynowy, tracisz przytomność. A ty możesz wybrać w związku ze swoim rzutem, gdzie to było? Ale straciłem to. Trochę tutaj. Jedną z trzech opcji. Albo tracisz przytomność, a ja wtedy mogę zaproponować ci poważną ranę. Mhm. Albo otrzymujesz od razu ranę krytyczną, natomiast nadal możesz działać i nie tracisz tej przytomności. Mhm. Albo umierasz. Tak, gracz ma jedną z takich trzech rzeczy do wyboru. Różnica pomiędzy poważną raną a raną krytyczną jest taka, że krytyczną trzeba jak najszybciej opatrzeć profesjonalnie, ponieważ pojawią się następne rany, za chwilkę będziesz miał kolejny taki rzut, chyba że ktoś wykona pierwszą pomoc. A poważna rana to jest rana, która osłabia cię, będziesz miał minus 1 do rzutów, dopóki nie zostanie opatrzona, ale możesz dalej funkcjonować. Dobrze. Przepraszam, chyba że w tym przypadku, jak wybierzesz tę opcję, to tracisz przytomność i ja mogę zdecydować, czy masz. Tylko powiedz mi, bo to będzie miało wpływ na mój wybór. Jak tutaj wygląda kwestia mojego otoczenia? Czy to jest miasto i są gapie, czy nie? Jakby, czy jestem w stanie to ogarnąć? To trzy hasła. Miasto, którego nie znasz. Gapie, których znasz, które filmują cię, którzy pokazują ci dzięki! Może ci pomóc! A przed sobą, tak jakby z czerwonym filtrem na oczach, widzisz w miejscu kościoła ten wysoki, wysoki, żyjący, szklany budynek, a na końcu puste krzesło. Jaki jest twój wybór? Mój wybór jest taki, że po prostu otwieram drzwi od samochodu. I tam jak ktoś właśnie z kamerką stoi, hej, może ci pomóc, wszystko dobrze? Mówię, pomóc? Tak. Poproszę. I nieprzytomny wypadam są. Dobra. Ja ci tej poważnej rany nie zadaję, tylko po prostu ty tracisz przytomność. Ty wstając, od razu ci ktoś pomaga, jest to... tak kilkoro osób, które jest przy tobie, wierzy w to, co mówisz, kiedy mówisz, że wszystko jest w porządku i po prostu chce ci pomóc. A ty, mimo tego, że wszędzie wokół, to jest dziwne, bo jednocześnie jest kamień na kamieniu, na kamieniu, na kamieniu, na kamieniu, na kamieniu, a z drugiej strony doskonale wiesz, jak twój lokal funkcjonuje i gdzie się poruszać, co nacisnąć, żeby było JOMO! Co zrobić, żeby uruchomić ekspres do kawy. Co powiedzieć misiowi, żeby na przykład już przygotował się do otwarcia drzwi i pracowania. Dzisiaj chyba z tego, co pamiętasz, nie było już mieć... A nie, to nie jest normalny dzień pracy. Przecież ty wczorajszą noc spędziłeś tam na dole. Zimy już nie ma. Gdzie jest zima? Gdzie jest misiu? Gdzie oni są? Gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Spoglądasz na swoje ciało, Czarku, i jest dużo krwi. Krew na środku koszuli, krew na boku i twoja prawa noga nie stoi, tylko tak jest w kolanie skręcona, że tak naprawdę stoisz pionowo, ale tylko na lewej nodze. To próbuję się oprzeć o coś. O stolik. O stolik. O, to przy tym stoliku niedawno jeszcze świętowaliście urodziny Moniki. Tak, no to było strasznie miłe. Tak. Jeśli ktoś ma wpaść, to ja powinienem jakoś się ogarnąć z tą krwią chyba. Miałem apteczkę, pamiętam. To może
Tak. Tak, do apteczki. Tak, się... tak. On nie dawał tam, że pomagaliście z apteczki z nosem misia. Tak, 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 dokładnie. To ale kto tu ma wpaść? Tu ktoś miał wpaść? Ty się umówiłeś rzeczywiście z kimś. Z kimś się mówiłem. Ktoś miał wpaść, tak mi się wydaje. Na kogoś czekam. Czekam na kogoś, tak mi się wydaje. Na Frankę czekam? Nie, nie, przecież Franek zaginął. Nie, nie, nie. Nie, nie twój tak, brat go nie, szuka. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest. Aha. No, ktoś miał wpaść. Może zimę miał wpaść. Nie, ale zimy nie ma, nie. To nie mógł wpaść niestety. Nie miał wpaść. Nie, bo świętowaliśmy, czyli ona nie miała wpaść, ale ja miałem wpaść do niej. A, mieliście iść na łyżwy. Tak, na łyżwy mieliśmy iść. Za kilka dni, a to miłe będzie strasznie. No. To nie mogę planić tego. Lodowiska przecież to było absurdalne. Ktoś by się poślizgnął, jeszcze umarł. Ty nie żyjesz. Zaczynam się trząść. On cię wyrzucił przez okno. Ja. Upadek trwał mniej więcej 4 sekundy. Myśl, czy Franek żyje. Franek żył, kiedy ty wypadałeś. Żył. On miał, on był na mentatynie. Ten Benjamin go nie widział. Tak, tylko mnie widział. To dobrze. Gdzie mam iść? Uderzenie, kurwa, tak strasznie bolało. Teraz go nie ma. Teraz są tylko ślady po tym, ale wspomnienie. Czekaj. Jak ty się tu znalazłeś? Ja przed chwilą byłem tam, a teraz jestem już u siebie. To robił te kamienie wszystkie. A te kamienie są jak bruk, czy one są to, jak... Tak jakbyś widział jedno miejsce w dwóch różnych momentach. Jama i zawalona jama. A. Wszystko po kolei. Najpierw może się opatrzę. A ten moment, kiedy jeszcze nie byłeś taki, tylko rozdzielony na bardzo dużo różnych pasków, wąsów, które wraz... To był twój pogrzeb. Kto tam był? Boże, bo ja nie żyję. Tam był ksiądz, on mówił. Oj, tak. Był Franek, tam pan widział. To była twoja matka. O Boże. Muszę na niej zadzwonić teraz. Nie da się. Nie da się dzwonić teraz. Muszę jej powiedzieć, że była bezpieczna i że ją kochałam bardzo mocno. Ale jeśli to zrobisz, to ona będzie myślała, że ktoś ją nawiedza. Może będzie się bała, może nie, może to ją ukoi. Teraz już jest zupełnie sama. Jest sama. Teraz nie tylko chodzi do twojego brata na grup. Może chodzi teraz też na moją grupę. Na Franka. Może on ją musi do niej zadzwonić. Swojej matki tak samo. Czekaj. A jak myślisz, Franek by to zrobił? Skoro on wpadł do tego pokoju, gdzie wy byliście, zmiażdżył tą Paulinę, wyrzucił. Ciekawe, gdzie jest Paulina. Ale zmiażdżył ją, ciebie wyrzucił. Co by zrobił wtedy Franek? Franek był na pogrzebie, więc chyba wszystko w porządku z nim. Nie, to tak. A czemu ty tu jesteś? Dlaczego ja tu jestem? Bo... Jestem sam. Ale jestem tutaj. Bo... Bo oni muszą być bezpieczni, bo to jeszcze się nie skończyło. Muszę im jakoś pomóc? Czy oni muszą mi pomóc? Nie wiem. Nie wiem po prostu. Jestem strasznie sama, nie chcę być sam. No nie jesteś tak zupełnie sam, bo jak cofasz w czasie upadek i wzlatujesz nad chodnikiem, to patrzysz w oczy księdza, który przyszedł tam kilka dni później. On cię szuka. On bardzo chce zobaczyć cię. On tak zabawnie wyglądał zawsze, jak się zastanawiał, ale widzisz, że teraz tak mruży oczy, skórę na czole i patrzy przez ciebie, szuka na tym miejscu, w którym umarłeś. Po co on miałby to zrobić? O, bo oni nie szukają, czyli są w jakimś niebezpieczeństwie albo... Jesteś w jamie. Ciekawe, jak wygląda miasto. Ja muszę ich znaleźć w jakiś sposób. Bo muszę zobaczyć, jak wygląda miasto. Jak wygląda miasto po tym wszystkim? Jak wygląda po tym, co się stało? Co robisz? Chcę zobaczyć miasto. Chcę znaleźć księdza i Franka. Wychodzisz z jamy? Wychodzę z jamy.
kiedy wychodzisz ze swojego kochanego klubu, który tak wypieściłeś po tym, jak Wolański dał ci, załatwił ci grant na to. Było super trudne, ale bardzo. No kurwa, szkoda tego miejsca, naprawdę. To mogło być to miejsce, które po trochu, kiedy otwierasz drzwi, widzisz, że nie ma drugiej strony rzeki. Że rzeka jest tam, gdzie zawsze była. Nie ma mostu. Ale po drugiej stronie, która jest bardzo, bardzo, bardzo daleko, ta rzeka się poszerzyła. Nie ma miasta, tylko jest wzgórze. A na samej górze tego wzgórza coś jest. Trudno ci powiedzieć co. Ktoś stoi, ktoś siedzi. A to jest tak daleko, a mostu nie ma. A mogę przejść przez rzekę? Nie wiem. Może możesz, w końcu jesteś duchem. Jestem duchem, jestem martwy. Więc duchy robią takie rzeczy, prawda? Więc spróbuję przejść przez rzekę. Mam wrażenie teraz, że rzeka jest podziałem, więc może da radę przejść przez podział. Kiedy idziesz po rzece, a twoje stopy, mimo że w butach, nie, buty też są duchem? Są duchem twoich starych butów? No, na to chodzi. Tak naprawdę stąpasz tylko jedną nogą, ta druga, ta pogruchotana przez upadek, trochę śmiesznie wygląda, bo próbując stawiać ją, stawiasz same palce jak baletnica, ale i w tych palcach, i w podeszwie lewej stopy czujesz chłód, który jest tak straszliwie przyjemny. Ta cała rzeka nie jest wodą stąd. Najpierw była rzeka, potem było miasto. Najpierw rzeka, potem miasto. Ona wypływa tam skądś. Kiedyś w szkole się nawet uczyłeś, skąd ta warta cała wypływa. No nieważne teraz jest, ale... To są tylko znaczniki przyczepione przez nauczycieli na mapie. Kiedy wychodzisz na drugi brzeg, to trochę dziwnie jest nie mieć starego szybina. Przecież on był, skoro to jest ten nowy szybin, to stary też powinien być. A tutaj zielone wzgórze. Na samej górze ktoś jest rzeczywiście, ale ulice poznikały. Wspinam się tam. Pachnie natura. O, fajnie, że duch ciągle może coś czuć tak, nosem. To jest w porze. Nie będzie tak źle być martwym. Oj, nie dojdziesz. Coś się zaraz stanie. Coś ci się kończy. Nawet nie wiesz co. Co robiłeś pomiędzy upadkiem a teraz? Czegoś nie było. Nie było czasu. Teraz zaraz się to skończy. Zadaj mi jedno pytanie. Kim jest ta osoba na wzgórzu? To matka. Znikasz. Łukasz pobiegł, księże Jerzy. Za jakimś hukiem. Powoli jak się zbierasz do marszu, to zaczyna ci wracać ta świadomość, której przez jakiś czas nie miałeś. Nie do końca wiesz przez jaki czas, ale no twoje zmysły nadal były tutaj i teraz tak jakby dochodzą ci nowe dane. Coś jebło, huk, to brzmiało jak wypadek. On tam od razu ruszył i pobiegł tam, w stronę, z której przyjechaliście, w stronę kościoła. To też tam biegnie. Idziesz tam? Na początku ten bieg jest taki trochę jakbyś w śnie próbował biec, ale słuchaj, dopingują ci ludzie stojąc w szpalerze wzdłuż tego chodnika, szybinianie. Słuchaj, niektórzy z nich wyciągają ręce, kiedy ruszasz, żebyś przybił piątkę. Jest to groteskowe i nieprawdziwe. Odpychasz się od tych ludzi i już normalnie biegniesz sam. Kiedy wybiegasz za róg kamienicy, która jest przy ulicy prowadzącej w dół na wschód w stronę fabryki, to widzisz, że Łukasz, który jest przed tobą kilka metrów, kuca przy samochodzie, który wbił się w taki betonowy śmietnik okrągły,
całkowicie go wywalając ten śmietnik, ale... Poznaje ten samochód? Nie, jest biały Golf, natomiast Łukasz pochyla się nad nieprzytomnym Frankiem, albo nieżywym, ma całkowicie okrwawioną głowę, w prawym ręku leżącym na ulicy ma pistolet, leży w ramionach Łukasz, sprawdzasz mu puls. Robię pierwszą pomoc, miałem kurs, musiałem mieć, więc pierwszą wstawiam, sprawdzam, czy żyje. Bardzo jest możliwe, że ma skręcony, w sensie złamany kręg szyjny, ponieważ uderzenie ma bardzo mocne, ma tutaj szeroko rozwartą ranę, z której leci obfita krew, więc po prostu przez to wnioskuję, że coś może być w tym, bo on po prostu jemnął się w deskę. No, nie otworzyły się poduszki, dlaczego? Nie wiem, może stary model, ale wie, że trzeba straszliwie delikatnie go... Oddycha. Tak, tak. Oddycha, ma szybki, krótki, urywany puls. Ktoś cię powiadomił z obywateli, że zadzwonił już po pogotowie. Ktoś inny cię powiadomił, to jest Franek Wicha, to jest Franek ten, który z księdzem ratował. Wiem, kim on jest, obywatel. Proszę się rozejrzeć, żeby dać mu trochę tlenu. Możesz po prostu zatamować krew, tak, ale najlepiej nie ruszać go, nic nie robić. Ma w ręku pistolet. To nie wiedziałeś, że ma pistolet. Nie powinien mieć pistoletu, bo właściwie on wyszedł widocznie z kościoła po ten pistolet. Ja się pytałem o ten samochód, czy to nie był samochód, który wcześniej na przykład się zatrzymywał, kiedy mieliśmy pierwsze starcie? To nie był ten. To jest taki, to jest tego typu samochód. Kurwa, wiesz, ma podniesione spoilery, nie wiem jak się to nazywa. Jest odpicowany na picuś, glancuś, tylko że jest roztrzaskany na betonowym tym. Śmietniku, przepraszam. Dobiegasz do sytuacji. Tak, podbiegam, wciągam swoją kurtkę, narzucam na Franka. Franek, na co ci to było? Po coś ty w ogóle wybiegł? Ściągam ci. Pan żyje. To? I zakładam jemu. No ja jestem nieprzytomny. Żyję. Biorę jakąś chusteczkę i biorę trochę z przyzwyczajenia, trochę, bo wiem, że tak trzeba. Pistolet i odkładam na bok. Teraz czekamy na pogotowie. Ksiądz może wie, że popatrz trochę na niego. Jeżeli coś się zmieni w jego pulsie, to tam w oddechu daj znać. Czy to jest samochód? Co to jest za samochód? Nie wiem. Możesz wejść i zobaczyć? No właśnie to chcę zrobić, dlatego mówię ci, żebyś patrzył, czy mu się nic nie dzieje. No i jakby robię to. Świetnie. Patrzę, czy ktoś jeszcze jest w tym samochodzie. Nie, jest otwarty schowek. Nikogo więcej nie ma. Na kierownicy, która jest trochę wygięta, jest ślad krwi. No wiesz, pęknięta szyba z przodu, więc dużo szkła, tych takich malutkich kawałeczków. Czy jest też w schowku, są jakieś dokumenty? Prawo jazdy do elektryczności. Nie, wiesz co, w schowku jest taka gumowa pałka, niespecjalnie duża, taka trochę gruchowatym kształcie, z rękojeścią, jakiś kurwa dziwny sprzęt, po prostu. Dziwny sprzęt. Widziałem go tam. A. Kogo? Jego. Tam, jak staliśmy przed miejscem zbrodni. Słychać nadjeżdżające. Był w pokoju. Widziałeś Beniamina, tak? Ale... Co tam robi? Chciał... Otwieram bagażnik. Wyrzucić Cezarego. Czyli widziałeś przeszłość. Ale on widział... Zdawał sobie sprawę, że tam jestem. Ale nie widział mnie. Wiedział, że jestem, czuł moją obecność, wywęszył mnie, ale... Czy jak rozumiem, jest to kwestia tego bursztynu? Nie wiem. Tak podejrzewam. Bo jak ja przyszedłem i go widziałem, typa, to wyraźnie go widziałem. Proszę nie robić zdjęć, dobra? Przepraszam, już kasuję. No. Widzisz, że facet ucieka. Ale skoro zerknąłeś na chodnik, to twoje, wiesz, oko policjanta wyrobione widzi ścianę gapiów i kogoś, kto nie pasuje. Jasne. I ten ktoś to jest chłopak, facet, około 20-letni może, ubrany w zimową kurtkę, ale taką bardzo fancy, taką chociaż trochę taką kiczowatą, jeansy. Ma złoty łańcuszek pod tą otwartą kurtką i on... Mm,
młoda, ogolona twarz, modna fryzura, stoi z boku, przerażony patrzy w tą stronę, w stronę samochodu, w stronę Franka. Jasne, to powoli podchodzę w tamtą stronę. On, jak się ruszyłeś, to patrzy w twoją stronę i widzi, że ty go dopatrzyłeś, więc zaczyna się wycofywać. Ja mówię, stój. Wypierdala. Dobra, tylko nie wiem. Jedziemy z koksem. To poproszę, żebyś rzucił na Act Under Pressure. No. Działaj pod presją. Tak, przepraszam, działaj pod presją. Czternaście. To nie ma znaczenia. 11-14. Dla kogo? Nie zapisuję to, bo wyszło mi potem nagrodę. Sobie. Tak. Ten chłopak jest super szybki. Zmotywowany czymś tak, że po prostu jest właśnie, bierze udział w olimpiadzie w sprincie, biegnie z góry w dół, nic go nie zatrzyma, rozpycha ludzi, a ty jesteś policjantem z wieloletnim doświadczeniem, który jest szybszy. I sekunda po sekundzie on sobie zdaje sprawę z tego, rozglądając się, że go dogonisz, zaczyna krzyczeć: ja nic nie zrobiłem! No to stój, skoro nic nie zrobiłeś! I on podejmuje decyzję, żeby skręcasz stopę, bo jesteś w butach, które nie są twoje, są butami księdza o numerek za małymi, i w momencie, kiedy ten chłopak się zatrzymuje, żeby się podnieść, to ty skręcasz do nogi, kurwa, napierda straszliwie. Proszę cię, żebyś zrobił endure harm, czyli znieś uszkodzenie. Rana jest 1, czyli odejmujesz 1 od tego rzutu. 12. No to chyba całkiem nieźle, co? Znieś uszkodzenie 12. Ja wybieram, czy ranę rozwijają cię równowagi, czy tracisz coś, czy otrzymujesz poważną ranę. Wiesz co, to chyba byś pasuje w postaci, że ty nic nie będziesz tracił, tylko ty po prostu się wywalasz. Tak, że jak skręcasz, to jeszcze stawiasz po prostu rozpędu, bo biegniesz z góry drugą nogę, ale jak drugą masz, znaczy znowu tą skręconą masz postawić, to po prostu chroniąc ją robisz reps na kolano, przez bark, turlasz się i zatrzymujesz się na nogach stojącego z podniesionymi rękoma typa, który... Ja nic nie zrobiłem. Świetnie. To jakiś szajbus, on wyciągnął moją broń. Dobra, to teraz coś zrobisz, pomożesz mi wstać. Tak. I on sięga, podnosi cię. Straszna zadyszka, twoja zadyszka. To mój samochód. Twój samochód. Dobra, to ubezpieczenie ci to zrobi, tak? Tak. Co się stało? Twój samochód, tak? Podwoziłem typa, który złapał, w sensie mnie, na autostopa, ale on nagle zaczął patrzeć, krzyczeć, zwariować, fisiować, że tam są... Autostopa? Tak, no w sensie prosił mnie o podwózkę, no. I podczas drogi, jak jechaliśmy, on chciał, żebym go podwiózł na Karnicką, to jest tam na dole, to ja mówię, kurwa, spokój się, on otworzył schowek, ja nie wiedziałem, skąd mam tam pistolet. On wyjął pistolet, skręcił, ja chciałem wysiąść, zatrzymałem samochód, on mi odpiął pas, wyrzucił mnie z samochodu. Czy on mówi prawdę? Nie, już nie musisz nawet rzucać, kurwa. Pamiętasz, że ja mówiłem, rozmowa z banknotem, banknot mówi, mamy Franka Wiechę. Tak, to pamiętałem. Nie, on jest zesrany i nie wiadomo czemu, ale kłamie. Dobra, typie. Jakby nie dajesz teraz żadnych oficjalnych zeznań, tylko żeby kurwa uratować życie jakichś ludzi i tak dalej, to powiedz mi po prostu prawdę, pochuj kłamiesz. Wpłyń na postać, wpłyń na... Wywrzyj wpływ. Wywrzyj wpływ. Moim zdaniem to jest dobry tytuł dla hip-hopowej płyty. Wywrzyj wpływ. Dodajesz charyzmę do tego. Tak, 10. Ewentualnie odejmujesz disadvantage, jeśli... Nie. I ty nie masz też rany, więc 10. Tak, 10. Powiem ci, co chcesz, ale... Dobra. Ale mogę iść?
Jak powiesz mi, co chcesz, to totalnie. Jak powiesz mi, gdzie cię znaleźć, jakbym miał więcej pytań. Jakby luz. Nic ci nie grozi, tak? Remek mi wysłał. Remek. Tak, żebym znalazł tego Franka i przywiózł go do fabryki. Do fabryki. Tak. Fabryki... No, fajerwerków to jest tutaj na dole. Fajerwerków, tak. No, to taki opuszczony budynek. Dobra. Oni chcieli tam... Remek coś chciał od tego typa, ja nie wiem co, więc tylko wykonywałem polecenie. No wiadomo, bo to Remek tym wszystkim rządzi, tak? Tak. Ty jesteś jakby zwykłym typem, trzeba jakieś żyć, tak? Jakby luz. Tak. Ja jestem zagubiony i nie wiem, co z tym wszystkim zrobić, więc polazłem do Remka. Znajdź dobrą pracę. Na amfę, ale dobra. A, bo ty bierzesz, tak? Nie, właściwie tylko rekreacyjnie czasami, ja nic nie biorę. Czy ja mogę zgłosić, że ktoś mi ukradł samochód, albo że... Kurwa, możesz, ale zadzwoń jutro, teraz mam jakieś inne sprawy na głowie. Tak? To ja zadzwonię normalnie na policję, żeby nie było, że to ja jechałem. Tak. Dobra. Tak, to będzie pewnie jakiś wypadek. Dobra, tylko powiedz mi jeszcze. No. Kojarzysz takiego typa, może jak... A, oni go opisuje tego, Beniamina. No. Spotkałeś się, gadałeś z takim typem? Tak, to Beniamin, ten się kręci co jakiś czas, się pojawia, dostarcza drag. Wiesz jak go złapać? Nie, bo ja jestem za mały do takich rzeczy, dobra. Raczej dzwonią do... Jeszcze inne pytanie. Na kampusie jest taki Sebastian, nie, który sprzedaje dragi. No jest, a puszczysz mnie? Tak, puszczę cię, jak mi dasz do niego numer. Ja pierdolę, jestem szmato. 508-221 i podaję ci do końca numer. Chodzi o to, żeby... Już. Mogę już iść? Tak, wypierdalaj. To mnie tu nie było. Nie odchodzi. A ma krzyżyk, czy nie ma? No nie wiesz. Bo ciebie tam nie ma. Nie, ale ty się pytam obiektywnie. Obiektywnie się pytasz? Nie, no, nie. On widzi go, czy nie? Nie. Ja dałem go jego siostrze, żeby... Ale to nie jest on. Bo ty myślisz, że to jest potrawa, to a nie jest potrawa. A myślę, że to jest Piotrek. Nie. A, okej, dobra. Nie, bo to też Piotrek jest tylko Piotrek. Marek. Nie, to Piotras też mnie wyrósł, dlatego stąd. Tak, ale potrawa był Marek. Faktycznie. I wracam na miejsce. Kuśtykają, strasznie ci boli. Wiesz, nie ma tam nic uszkodzonego, tak. Tylko że przez kilka dni musisz ostrożnie, nie możesz biegać, musisz to wyleczyć. Kurwa. Dobrze, że nie miałeś kapci. Pewnie. Bo byś go nie dogonił, ale masz numer. Co prawda, mam numer. A ty? Mogę jeszcze tylko jedną rzecz. Proszę. Zmęczony, kuśtykam, boli mnie jak chuj, idę nad Frankiem, biorę to i zakładam sobie. Jesteś świadkiem tej sytuacji, księże Jerzy. Tylko musisz z niego zdjąć kurtkę i dopiero to zabrać, w sensie... Dlaczego? Bo on najpierw przypiął mi, a potem narzucił na mnie swoją kurtkę. No tak, żeby to nie spadło z niego. Inaczej, jest... bardzo głośny już sygnał syren, bo z lada moment wykręcą i wy czy szamoczecie się przy kurtce, czy... Zróbmy tak. Mm-hmm. Księże Jerzy, możesz wybrać, Jacek, możesz wybrać, czy ksiądz Jerzy widzi hachment i zabranie, czy i możesz powstrzymać go, czy nie widzi, jak chcesz to zrobić. Jacek, zależy to od ciebie. No jeżeli jestem nad nim, no to widzę to. No więc co robisz? No. Ten przychodzi, kuśtykając, zdyszany straszliwie, bo wracał pod górę po tej przebieżce. I pierwsze co robi, to sięga za kurtkę, którą przykryty jest Franek i ją ściąga. Co ty robisz? Zabieram to, dlatego że teraz się potknąłem, nie boli, a on teraz będzie bezpieczny. I robię to, chyba że weźmiesz moją rękę. Patrzy się na ciebie. Okej, myślałem, że jesteś trochę innym człowiekiem. Zdejmuję sygnet, zakładam mu sygnet. Proboszcz. Okej. Ja się w tym momencie troszeczkę... Ty w tym momencie, Franek. O, okej. Zaczynasz zastanawiać się... Te wszystkie zmysły, które są takie bogate i wzmocnione. Czy w ogóle ta cała sprawa należy do ciebie? Czy warto ścigać tego białego królika po ulicach Szybina? Czy w ogóle warto walczyć o ten popierdolony Szybin? Jeżeli na sam koniec, po tym jak rozbiłeś łeb w samochodzie, znajdujesz się w środku pustej fabryki fajerwerków,
w której od ścian, tych pustych, dawno nieużywanych ścian, odbija się niekończąca się kanonada strzałów, krzyków. To nie ma sensu. Kiedy wypowiadasz, to nie ma sensu, to nawet tego nie słyszysz. Jesteś zagłuszony tym wszystkim. Sufit, nie ma sufitu. Ten budynek się nie kończy. Więc dźwięk, który wydobywa się, właściwie skąd on się wydobywa? Zaraz się tym zajmiemy. On nie przestaje wybrzmiewać. On leci, 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 leci w górę. Perspektywa się jakby sprawia, że to kopulasto się zamyka i te wszystkie dźwięki wchodzą tam. I jak widzisz, ten cały przesmyk, ta cała szczelina jest przeźroczysta, a może jest lustrem, ale jest jasna i ten dźwięk tam wpada. I słychać mlaskanie, wciąganie tego. Nawet masz wrażenie, że ktoś krzyczy więcej, więc ten dźwięk potęguje się. Drą się ludzie, którzy płoną, którzy umierają, którzy się żegnają. To nie mogą być tylko chryzantemy. Co to jest za budynek? Przeogromny, olbrzymiasty, ta sala, tak naprawdę nawet nie podzielona na budynki. Tak nie jest w tej fabryce. Ty tam kiedyś przecież byłeś. Tam normalnie są piętra, tam są budynki, tam jest ten zamknięty od zawsze pokój. Kiedy widzisz, to widzisz pokój. Ale to jest jedyne ściany w tym pomieszczeniu. I to jest taki, jak byłeś mały i jeszcze mieszkaliście na Starym Szybinie i z chłopakami wbiliście się na zamkniętą od kilkudziesięciu lat fabrykę, to zawsze was kręcił ten pokój, bo on miał takie drzwi, na które była nałożona taka... takie blaszane drzwi i przeciągnięta taka obejma jakby, która była wbita w beton z dwóch stron i kłódki. I teraz są te drzwi, te blaszane drzwi, one całe aż drgają od tego, jak tam w środku wszystko płonie i dopóki nie wypłonie, ludzie będą krzyczeć i błagać, żeby ktoś je w końcu opuścił, wypuścił. Te darcie się jest straszliwe. Uszy cię bolą, głowa cię boli, głowa ci pulsuje. Czy ty kiedykolwiek stąd wyjdziesz? Próbuję wstać, czy patrzę, czy w ogóle mogę się ruszyć? Tak, możesz się ruszyć. Jesteś w miejscu, które huczy od hałasu. Starając się własnymi myślami, wiem, że nawet własnych myśli prawie, że nie słyszę, ale tu jest za głośno, tu jest za gorąco, tu jest za dużo wszystkiego, muszę się bardziej skupić, potrzebuję. Może musisz po prostu się odciąć od tego dźwięku, żeby się skupić. Ale nie mam, spróbuję zatkać uszy, ale nie wiem, czy to coś da. Przyciągasz ręce do uszu, widzisz kątem oka, że masz krew i tutaj, tak jak widziałeś, albo nie widziałeś, u Kamila, zatykasz uszy. Cisza. Spokój. Brak strachu. To w tym miejscu chcesz być. Co robisz? Rozglądam się, jak daleko są te drzwi. Ten sposób można podejść do tych drzwi? Czy to jest zbyt gorące, czy to jest zbyt jakiś ten ewidentny... Kiedy masz zatkane uszy, możesz zrobić krok i być przy nich. Zatkane uszy, to nie. Próbuję z tymi zatkanymi uszami teraz spojrzeć tam w kierunku góry. I mam wrażenie, że tak, teraz w końcu mogę się skupić, teraz w końcu to wygląda dobrze. Kto tam tak kurwa mlaszcze? Kto nas wysysa? I staram się podskoczyć i polecieć tam w górę, złapać się krawędzi, żeby spojrzeć prosto w oczy tego kogoś i spróbować go powstrzymać. Wiesz, że to nie ma sensu. Ale podskakujesz. Ta konstrukcja, którą się stałeś z przyciśniętymi rękoma do uszu sprawia, że jesteś jak lotnia. Po prostu lecisz. Chcesz spojrzeć tam, chcesz tak, złapać. Muszę wiedzieć, kto tam to robi. Bo to jest ten
Bo to jest to, co spowoduje, że my nie cierpimy. Budynek, który się jak to się mówi, scala, sklepia. Sklepia się, ale nie do końca. Bo im jesteś bliżej, tym widzisz, że nie sklepia się, tylko ma dziurę. Więc to super, bo będziesz mógł tam się złapać. Może tam nie będzie tak strasznie słychać, tylko chyba będzie słychać. No ale jakoś sobie poradzisz. I im jesteś bliżej tego lotu, tego sufitu, to widzisz, że ta szczelina jest całkiem duża. Rzeczywiście z daleka, z dołu była malutka, ale teraz jest taka, że chyba normalnie będziesz mógł przejść. Ale im bliżej jesteś, tym widzisz, że ta szczelina łączy się ze szczeliną innego budynku, który jest tam. I im bliżej jesteś, tym widzisz, że ta jasność, która myślałeś, że jest niebem, nie jest wcale jasnością nieba, tylko jest jasnością świateł, świec. I im jesteś bliżej i tak lecisz, to już nie słyszysz takiego stłumionego hałasu z dołu, tylko też słyszysz stłumiony hałas przed siebie. Już nie do końca wiesz, co jest przed, a co jest za, ale jesteś bardzo blisko tego przejścia pomiędzy szczelinami dwoma i widzisz, że tam, daleko, 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 zupełnie odwrotnie, jak w odbiciu lustrzanym, trwa bal. Stoły zastawione piękną, złotą zastawą, napoje, długie szpady, które przebijają, kogo się chce. Ludzie i zwierzęta, które wiszą na ścianach, inni przechodzą obok i oglądają. Perliście się śmiejąc. Orkiestra, która gra pięknego walca. Niektórzy tańczą. Ktoś nagi tarabani się po stole wśród tego jedzenia, onanizując się. Tam trwa bal. Co jakiś czas ktoś podnosi głowę i krzyczy: więcej! I ten hałas zza ciebie znowu wzmaga się i te dwa budynki, które się szczepiają, mogą się kręcić, a ty jesteś wśród nich, tuż w środku. I doleciawszy do tej szczeliny, masz zatkane jeszcze uszy, ale czujesz, że twój lot się właśnie wykańcza. I całkiem możliwe, że zaczniesz spadać. Staram się złapać krawędzi. Staram się złapać te krawędzi i po prostu zawisnąć na niej, jeżeli to tylko możliwe. Chwytasz doktora, który właśnie ci wstrzykiwał zastrzyk. Boli cię głowa, boli cię kark, bolą cię uszy. Ale widzisz... I moja pierwsza reakcja jest taka: co ty mi wstrzyknąłeś, kurwa, znowu? Ale po chwili... Dobrze jest. To są leksyt. I na tym skończymy.